W wyniku dwóch potężnych trzęsień ziemi, do których doszło dziś w Turcji, aktualnie wiemy, że zginęło ponad 3000 osób, dokładnie 3012, ale prawdopodobnie za chwilę to już będzie nieaktualne, ponieważ ta liczba osób, które zginęły, wzrasta. 1780 osób straciło życie w Turcji, natomiast 1250 w Syrii. Z informacji, które podają źródła rannych jest ponad 14500 osób, przy czym 12 060 rannych jest w Turcji, a 2400 w Syrii. Do trzęsienia doszło o godzinie 4.17 czasu lokalnego, czyli 2.17 w Polsce. Czasu polskiego. Trzęsienie trwało ponad minutę, jego epicentrum znajdowało się około 30 km. Od jednego z większych tureckich miast w okolicy granicy z Syrią na głębokości około 18 km. I to właśnie duża siła tego trzęsienia, bo to było trzęsienie o sile 7,7 magnitud, oraz głębokość epicentrum było dość płytko, bo tylko 18 km spowodowało tak duże zniszczenia i straty. Trzeba pamiętać, że oprócz pierwszego tego bardzo silnego trzęsienia pojawiły się następnie wstrząsy wtórne, z czego jeden z tych wstrząsów był ró prawie równie silny jak te główne e, trzęsienie. E, akcje służb ratunkowych w obu krajach utrudniają trudne warunki, ponieważ pada tam deszcz, w wielu miejscach pada też śnieg, e, temperatury są dość niskie, wiele ludzi nadal jest pod zawalonymi budynkami. Szczególnie budynkami wielopiętrowymi. Wiele się mówi o Turcji, ale kataklizm dotknął też północno-zachodnią Syrię, w której, według najnowszych danych, zginęło co najmniej 1300 osób. Setki osób są ranne, wiele budynków jest zawalonych, praktycznie całe miasta legły w gruzach. Z opublikowanych w sieci nagrań wynika, że ulice licznych miast są pokryte gruzem. Nierzadko są to te same miejsca, które ucierpiały podczas trwającej w Syrii wojny domowej, chociażby miasto Aleppo.